bardzo, bardzo serdecznie na koncercie z okazji Dnia Kobiet. Jest to pierwszy koncert. Witam w imieniu własnym, jak i w imieniu pana starosty. Witamy wszystkich państwa obecnych na sali. Witamy gorąco. Z ogromną przyjemnością i w sposób szczególny chciałbym powitać dzisiaj wszystkie obecne na sali pani. Witamy panie bardzo, bardzo serdecznie. Szanowni państwo, jest nam niezmiernie miło, że przyjęliście państwo nasze zaproszenie, że możemy dzisiejszego wieczoru państwa gościć. W imieniu wszystkich panów chciałbym złożyć paniom najserdeczniejsze, najpiękniejsze życzenia. Chciałbym życzyć paniom wszystkiego, co najlepsze. Dużo zdrowia, szczęścia, radości, miłości. Życzę paniom, abyście każdego dnia były tak doceniane przez mężczyzn, jak w dniu dzisiejszym. Życzę dużo sukcesów, a na dzisiejszy wieczór życzę dużo wrażeń i dobrej zabawy. Bardzo dziękuję i zapraszam na scenę pana starostę. Dobrze się stało, że po raz pierwszy organizujemy Dzień Kobiet, Powiatowy Dzień Kobiet. Dziękuję bardzo za takie przybycie. Jako historyk muszę się trochę odnieść do czasów minionych. To już 106 lat, jak jest organizowany Dzień Kobiet. W tej chwili ten dzień obchodzi się w 60 krajach świata. Początek starszych pokoleń może powie, że to było w Związku Radzieckim, a nieprawda. Było to w Stanach Zjednoczonych. W 1908 roku mówi się, że 128 kobiet wybuchł pożar w zakładach włókienniczych i zginęło 128 kobiet. Ale też mówi się, że 1 marca tego roku 15 tysięcy kobiet wyszło z zakładów pracy na ulicy i protestowało w ramach równouprawnienia. I te święto jest obchodzone, jak powiedziałem, po raz 106. Te moje pokolenie pamięta jeszcze te czasy słynny Goździk albo Tulipa, jeszcze Rajstopa albo Pończoki. Dzisiaj tego nie brakuje, prawda? Był ten czas taki różny. Ale święto było wspaniałe, bo ja bardzo wiele je wspominam. Tak na dobrą sprawę do 1993 roku to święto było obchodzone hucznie. Od tego czasu troszeczkę została zapomniane, przesunięte przez tak zwane walentynki, luty. Piękna sprawa też, ale dobrze, że 8 marca wraca do was. Bo święto kobiet, kiedyś mówiliśmy, że kobiety mają jeden dzień w roku, a my pozostałe. Ale to się zdecydowanie dzisiaj zmieniło. Dzisiaj oczywiście jest równouprawnienie. Możemy żyć w wolnym kraju, demokratycznym kraju, a spotykać się i to święto należy czcić. Dzisiaj jest Dzień Piosenki Francuskiej pana Wojtka Bartkowskiego zespół, Bartkowskiego, przepraszam. Dzisiaj jest takie hasło przewodnie dzisiejszego naszego wieczoru. Co prawda po francusku ja tego języka się nie uczyłem, ale pozwoliłem sobie przetłumaczyć. Kobieta jest wszystkim, czego potrzebuje mężczyzna. Yeah.
L'effort et l'absence, c'est un des silences.